Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Dzięki modernizacji sieradzkiej linii kolejowej od 14 marca Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi pociągi przyspieszone, które pokonają trasę z Łodzi do Sieradza zaledwie w 38 minut. To nowość w ofercie przewoźnika. Podróżni skorzystają też z nowych peronów i bezpiecznych przejść podziemnych. Dzięki temu, że unowocześniliśmy tę trasę, unowocześniliśmy przebieg kolejowy, zaoszczędzimy około 20 minut mieszkańcom Sieradza. Do Sieradza pociąg ten będzie jechał 38 minut. Dojedziemy szybko do Sieradza, dojedziemy szybko do Zduńskiej Woli, ale w żaden sposób nie ograniczyliśmy oferty dla mieszkańców z innych, tych mniejszych miejscowości. Pasażerowie ŁKA będą mogli też korzystać w Łodzi z dwóch nowych przystanków: Łódź Radogoszcz Wschód i Łódź Andrzejów Szosa. W Skierniewicach powstaje bank nasion, dzięki któremu przetrwają rośliny, którym grozi wyginięcie. Nasiona zostaną wykorzystane do odtwarzania zanikających populacji. Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej powstające dzięki wsparciu unijnych środków odwiedził marszałek województwa Grzegorz Schreiber. Budowa kanalizacji, sieci wodociągowej czy stacji uzdatniania wody to tylko część z 37 projektów, które otrzymają dofinansowanie na rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich naszego regionu. Czynimy starania w rozmowie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, żeby udało nam się sfinansować wszystkie wnioski, jakie wpłynęły do województwa łódzkiego. Wznawiamy konsultacje w sprawie strategii województwa łódzkiego. Ma ona wpływ na wiele sfer naszego życia i będzie wyznaczała kierunki rozwoju regionu przez najbliższe lata. 11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. W Dniu Sołtysa mam przyjemność ogłosić, że samorząd województwa łódzkiego wybiera Sołtysa na plus. Dobry sołtys to nie tylko funkcja, to nasz sąsiad, to nasz opiekun, to nasz człowiek do zadań specjalnych. Musi być tam, gdzie jest potrzebny i musi chcieć być potrzebny. Jeżeli wasz sołtys nie tylko spełnia oczekiwania, ale wręcz zaskakuje was swoimi pomysłami, zgłoście go do konkursu. Nagrodźmy wspólnie jego pracę i zaangażowanie. A dziś, z okazji Wojewódzkiego Dnia Sołtysa, wszystkim panom i paniom sołtysom składam najserdeczniejsze życzenia wytrwałości w pełnieniu swojej misji i satysfakcji z wykonywanej przez was pracy. Życzę wam wielu pomysłów i sukcesów w realizowaniu tych zadań.